Moi drodzy, firma MyPhone uraczyła nas młotkiem. No dobra, żartuję. Oczywiście to telefon o nazwie Hammer. Nie wiem dlaczego, no ale chyba ma to sugerować jego wytrzymałość. Bo to jest, moi drodzy, pierwszy tak wytrzymały telefon marki MyPhone. Pierwsza przymiarka do telefonu wodoodpornego, pyłoszczelnego, przygotowanego na każdą ewentualność. A do tego jeszcze z dodatkowym wyposażeniem. Ma latarkę, ma Bluetooth, wow. I ma, uwaga, kamerę o rozdzielczości 0,3 megapiksela, wow, będzie szał. No ale dobra, nie będę sobie drwił z tego telefonu, bo jego zadaniem nie jest robienie zdjęć. Jego zadaniem jest wytrzymanie różnych warunków, to jest telefon na przykład do pracy na budowie. O, albo dla rolnika w pole. Wtedy na pewno się sprawdzi. Przynajmniej taką mam nadzieję, tak powinno być. Rzucimy szybko okiem na specyfikację. Dual SIM, wiadomo. Dwucalowy wyświetlacz o rozdzielczości standardowej, chyba przy tym wymiarze 144 na 176 pikseli. No nie jest to smartfon, nie musimy mieć aż takiego super wyświetlacza, raczej chyba ważne, żeby on był wytrzymały, żeby się nie stłukł. I mam nadzieję, że tak będzie. Całe 64 MB RAM-u, 32 MB wbudowanej pamięci ROM. Ale jest też gniazdko na karty pamięci do 16 giga, jest bateria o pojemności 1700 mAh, obsługa dwóch zakresów GSM, no i oczywiście IP67 norma. Co ona znaczy? Sprawdźcie sobie Wikipedia, tak tylko powiem, że spokojnie ten telefon można zanurzyć, można go upaprać pyłem, nic się nie powinno złego stać. Oczywiście to sprawdzimy, co można z tym telefonem zrobić. Telefon obejrzymy za sekundkę, najpierw tradycyjnie już wyciągnę zestaw. Świetnie. Firma zaprasza nas do pomocy technicznej, milutko z ich strony. Karty gwarancyjne, wiadomo, czy jest instrukcja. To jest egzemplarz testowy, ale instrukcja jest, owszem, a jak najbardziej. O, i tu jest duża czcionka. Instrukcja przy tak prostym telefonie, myślę, że wystarczająco obszerna. Mam nadzieję, że równie zrozumiała, sprawdzę to później. Ale umówmy się, to nie jest skomplikowany telefon, nawet początkujący użytkownik powinien sobie z nim poradzić. Ja, uwaga, teraz wysypuję zawartość opakowania. Zasilacz. No nie będę go otwierał, bo nie ma potrzeby. 1 amper na wyjściu, port USB. Wszystko jasne. Baterię obejrzymy za chwilę, kabel micro USB i tutaj chyba spodziewam się, bo już kiedyś taki telefon zdaje się widziałem. Ale spodziewam się, że tutaj będziemy mieli do czynienia i dokładnie tak jest z nietypowym złączem micro USB. Spójrzcie, ono jest, ta metalowa część, ona jest nieco dłuższa od typowego. Dlaczego? W większości tych wytrzymałych telefonów złącze jest mocniej zagłębione w obudowę. Zwracam na to Waszą uwagę, bo możecie stanąć przy konieczności zakupu osobnej ładowarki czy do samochodu, czy gdzieś jakiejś przenośnej baterii. Zwracajcie uwagę na to złącze. Ono musi być dłuższe, bo inaczej styki nie będą dotykały do styków w złączu telefonu i bateria się po prostu nie naładuje. Transmisji danych jak żadnych między telefonem a komputerem również nie będziecie mieli. Zwracajcie na to uwagę i na to uczulam. Słuchawki. Marniutki, prościutki zestawik z wyjściem jack. Szału nie będzie, ale któż by słuchał muzyki na tym telefonie? No ludzie. Bateria. Wow. Bateria, jak i telefon, wielka, gruba, ale pojemność w sumie standardowa 1700 mAh i kawałek blaszki. Ta blaszka posłuży nam do otwarcia telefonu, no bo już teraz przechodzimy płynnie do telefonu. Blaszka służy nam do odkręcania tych dwóch śrub. Po co są te śruby? Te śruby mają utrzymywać pokrywę baterii na miejscu. No bo w razie, gdyby telefon nam upadł czy coś, żeby to się nie otworzyło, no i żeby było szczelne. Ta pokrywa na pewno musi mieć jakąś uszczelkę, zaraz zobaczymy jaką. O, spójrzcie, nawet dwie uszczelki ma, jedna tu, druga tutaj z boku baterii w telefonie. Dwa gniazda na standardowe SIM, micro SD, wiadomo. No to może ja już tą klapkę zostawię na boku, obejrzymy resztę telefonu. Dumna kamera VGA, dwa głośniki, niemożliwe, chyba jeden, a to jest tylko stylistyka. Ucho bardzo szerokie na smycz, ale niestety płaskie, więc tu karabinczyk i tak nie wejdzie. No i przód. Fajnie wygląda, podoba mi się, zwłaszcza w tym pomarańczowym kolorze. Wygląda dosyć ciekawie. Klawiatura, przyciski nieduże, ale z wyczuwalnym skokiem powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Sprawdzę jeszcze szybko wyświetlacza. Moim zdaniem troszkę miękka. Mam nadzieję, że punktowy nacisk jednak nie zaszkodzi wyświetlaczowi i nie uda mi się go zniszczyć, ale to wszystko wypróbujemy, sprawdzimy.
Po bokach poprawiające chwyty, wyprofilowane kawałki gumy. Raz, że one ochronią telefon przy upadku, a dwa, no nawet jak weźmiemy go śliską, mokrą dłonią, on nam nie wypadnie. I to mi się również podoba. Czyli na razie wzornictwo podoba mi się, świetnie oceniam. Telefon porządnie wykonany. Te tworzywa sprawiają wrażenie niezłych. Nie są to tworzywa najwyższych lotów, ale są całkiem przyzwoite. Po tej stronie mamy regulację głośności, a tu ukryto gniazda. Ja je może uchylę, są pod wspólną pokrywą. Oczywiście również ta pokrywa ma uszczelkę. No i to jest to, co powiedziałem. To gniazdo jest mocno zagłębione, a to po to, żeby było właśnie miejsce na to uszczelnienie. Pamiętajcie, i to trzeba dokładnie zawsze zamykać, zanim telefon zanurzymy. No to cóż, ja teraz się biegnę pozastanawiać, co tu z tym telefonem uczynić, jak go, jakim torturom go poddać. Na pewno nie oczekujcie, że będzie tu mnogość funkcji, będzie tu wspaniałe wyposażenie, doskonała grafika i tak dalej. Nie. To nie jest telefon tego typu. To jest telefon, który sobie porzucam, który utopię z pewnością, którym spróbuję zgodnie z nazwą może wbić gwóźdź. Zobaczymy. Na razie obejrzeliśmy go, odpakowaliśmy. Póki co wrażenia są pozytywne. Nie będzie to drogie urządzenie, to również trzeba wziąć pod uwagę. I tak jak mówię, oczekiwań, jeżeli chodzi o menu, o wyposażenie, nie mam zbyt wielkich. Zdecydowanie większe oczekiwania mam względem obudowy i jej wytrzymałości. Rzucimy jeszcze szybko na menu. Menu takie w stylu, troszeczkę nazwijmy to technicznym. Przypomina mi menu, które widziałem chyba w telefonie Evolveo albo w Samsungu. Nie pamiętam, sprawdzę to, bo ten telefon już któryś znany mi model bardzo przypomina. Nie wiem jeszcze jaki, nie pamiętam w tej chwili, ale to sprawdzę. Szybki przegląd menu, proste, króciutkie menu, oparte o siatkę ikon. W zasadzie żadnych niespodzianek tu nie przewiduję. Nie przewiduję również zbyt dobrych efektów fotograficznych, zbyt cudownego brzmienia muzyki z tego telefonu. A jeszcze zobaczymy latarkę na koniec. Latarka jest i działa, pojedyncza dioda, dosyć mocna. No to do dzieła, biegniemy pokatować kamerę.